To pamiętam, że raz byłem w Lublinie samochodem. No jeszcze się nie wczytują samochody. Jeszcze zadaneczny jesteśmy. Normalnie bym miał już wczytane, nie? Ale mówię, czy nagrywam, to on tak oszczędza wszystko. No jeszcze nie ma transition altitude. Zaraz będzie start. No, powiedzmy. Trzeba zapiąć pasażerom pasy. Załączmy lędy. Nights, wind lights, można to wyłączyć. Kolejne lotnisko? To lotnisko to tam wiesz, takie tam małe. Szczerze mówiąc, coś się miałem sprawdzić, ale zapomniałem co. Naciśnienie już pamiętam. Dobra, ustawmy dalsze zniżenie. Ciśnienie, bo się trochę pogoda zmieniła. 300 na 0,6. Zaraz tu wpiszemy do tego nanolotu na perf. Czysta na 6 metrów. Stopnie mamy 2. Ciśnienie 1025. Zgadza się. Okej. Minima się nigdy nie zmieni. Okej. Nasze lotnisko gdzieś tam powinno być. Jeszcze nie będziemy go widzieć, bo to jeszcze kawał broni. Reaper coming for landing. Ok. W 177 pasażerów mamy na pokładzie. Dobra, wygodnie, 7 drążek mam przed sobą. Okej. Tu jest około 30 mil do lotniska mamy, nie? Tak, równe 30 mil. Ja już mniej więcej się nauczyłem tymi radarami posłuchać. Landing lights, nawet tu się wyświetli. Okej. O, widać. Widać lotnisko. Tam będziemy lądować. Zawsze. No właśnie, eBay Row trzeba ustawić na 10.25. Ok. Ile tych pokrętów tutaj jest? No po to i tyle jest, żeby dobrze lądować. I każde pokrętło do czegoś służy. Tyle co mogę powiedzieć, nie?
No i tak to wygląda normalnie w rzeczywistości, nie? Wszystkie światło ładnie, autostradowe, oświetlone. Dokładnie wszystko wygląda. Jest cały czas lotu, nie tak jak tu u nas, że jak tylko zniżamy, nie? Bo z góry na no, trochę ta ziemia tak jest trochę odwzorowana, no słabiej, no wiadomo czemu, no bo inaczej to nie wiem, który komputer by to uciął. Dobrze panowie, seats for landing, nie? Okej, widzimy lotnisko. Zaraz delikatnie skręcimy w lewo w stronę lotniska. Tutaj bardzo, bardzo delikatnie nawet. Nikt by tego nie odczuł, szczerze mówiąc. Dobrze, na punkcie Luxa mamy mieć 3000 stóp. Już widzę, że ILS-a przechwyciliśmy. Kabina nam zgłosiła, że pasażerowie są gotowi do lądowania i oni. Również jest cabin security, crew seated. I kible są pozamykane. Dobrze. Widać ładnie nasze lotnisko. No i tak to w rzeczywistości wygląda. Wszystkie te drogi, no? Mówię, no to jest defaultowa, no niestety, scenaria na to lotnisko. Dobrze, throttle idle, speed i... sobie załączymy lokalizera. I się właśnie będziemy zwracać w kierunku pasa. Widzę, że na takim mniejszym lotnisku nie ma tragedii z tymi klatkami na sekundę. Daj się lecieć, nie? Mamy 10 mil do lotniska. Zaraz będziemy rozpoczynali przygotowania. Approach. Załączmy. I klapy jedynki. Dajemy klapy dwójki. 8 mil do lotniska. Glide slope przechwycony. Check. Teraz przepraszam was, ale chwilowo czat nie będę czytał. Runway turnoff, no slide. Pozycję do lądowania, ok. Approach, ok. Briefing, confirm, cancel the check, seatbelt signs on, veil of reference, QNH1057, NDI3037, engine was selected normal. Approach checklist complete. Get down. Spoilers armed. Auto brake low.
Absurdo. Think of Clownfish. Nie zależy od rabiny. Ale nie checklist. Proving secured out of throttle. Speed, no ground altitude. 3000 feet set. Echo memo landing. No landing checklist complete. I aktualnie jesteśmy gotowi. Wyłączamy autopilota, przejmujemy kontrolę. Ok, jak na tle. Latki na sekundę nie zaczną spadać, to wylądują perfekcyjnie. System raz już tu się nam obudził, że robimy approach do pasa. 500 400 Lekki wiaterek nam zawiewa oczywiście. Minimum. Continue. 40, 30, 20. Retard. 10. 5. Clear screen. Spoilers rejected, manual braking. Flaps up. On. Radar off. Okay. Więc czujemy. Już sobie na spokojnie, nie? Następny załóżmy 25, który jest przed nami. No i udało nam się bezpiecznie. A. Bardzo idealnie wylądować. Tutaj się pojawiła autotrottel? Nie. To nic ważnego. Co jak tam, drodzy Państwo, oglądający transmisję? Jak tam, Edward Wessel, udało się lądowanie, czy się nie udało? Możecie pisać na czacie. Czy było to lądowanie udane, czy nie?
że ustawimy się tutaj na tym stędzie. Niestety żadnego chłopca tu nie ma, żeby pokazywał. No cóż, czyli jednak to nie działa też jak powinno. No niestety trzeba sobie dopomóc kamerą wewnętrzną w takim przypadku. Dobrze, więc my stoimy AP Oblique. Phantom Rage Set. Światła wyłączamy i engine countdown. Beacon off. Można ją zrobić. Signal signs off i disorders. No i już można otwierać drzwi. I dziękujemy za udany lot. Ladies and gentlemen, from the cockpit once again, I hope you enjoyed your flight with us today. On behalf of myself, the first officer, and the cabin crew, we wish you a safe and pleasant journey from the airport and hope to see you again soon. Thanks for flying with us. No i dziękuję nam za wspólny. Więc teraz niestety chwilę sobie poczekamy. External power załączymy. APU w takim wypadku można wyłączyć. Czekamy, aż się pasażerowie wypakują. Ja zobaczę, jaką ocenę dostanę. A, bo tu się wpisuje informacje o locie. Czekajcie, teraz jakieś dziwne informacje wam się będą wyświetlać na tym overlayu. Okej. Aha, dostałem ocenę A minus, bo trochę za ostro podciągnąłem dziób samolotu podczas startu. Rozumiem.
No i pięknie, dobra, to jest dobry. Okej, czyli to trzeba ręcznie wpisywać. Okej, dobra. I teraz zobaczymy sobie powtóreczki. Zobaczymy sobie powtóreczki w takim razie. To był... Powtóreczka z miejsca. Pasażera. Samolot. Ile klatek jest nawet o dziwo. Na overlayu jest brak informacji, bo wyłączyłem. No tak wyglądało nasze lądowanie z miejsca pasażera. Myślę, że nie najgorzej. Teraz zobaczmy z kamery zewnętrznej. No to trochę to dociągnięcie to można było trochę inaczej wykonać niż to tak jak ja to zrobiłem. Ja tu... No tylko tu delikatnie podciągnąć, teraz zostawić i by sobie wylądował. Jeden raz po prostu. Dobra. Idealnie w linii pasa było wylądowanie. I teraz jest czołowanie, oczywiście w przyspieszonym tempie. Na stanowisko postojowego. Dobrze, więc to było na tyle w tym najwątpliwszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.